Okej, znowu jest fajny setup pod Ceiling Pinch, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie jestem ekspertem tych setupów. RL Exchange. Tanie kredyty oraz przedmioty do Rocket League. Szybka dostawa oraz wiele metod płatności, takich jak Blik czy Paysafe Card. Skromedek 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie auto z karnetu, czyli Emperor. Ogólnie to na samym początku chciałbym was przeprosić i tutaj coś naprostować, ponieważ na odcinku z testu sezonu 9, czy tam po prostu ze przeglądu karnetu, powiedziałem, że nie ma nic powyżej 70 poziomu, no i w komentarzach mi przypomnieliście, że na 85 poziomie mamy tutaj taką ognistą wersję Emperora, na 95 poziomie mamy taki oto ognisty wybuch, no i prawdopodobnie na 105 oraz 115 stopniu karnetu będzie jeszcze wersja śnieżna, zarówno wybuchu, jak i samochodu. No i ten wybuch chyba za 115 poziom, ten śnieżny, wygląda całkiem przyzwoicie. No i to tyle chciałem naprostować, a teraz już wracam do samochodu. Ogólnie jak przy chyba każdym samochodzie z karnetu można tutaj wszystko edytować. Zobaczmy sobie dźwięk silnika. Brzmi to trochę dziwnie, ale można tutaj ustawić cokolwiek, więc ja sobie ustawię z powrotem dźwięk fęka, ponieważ zwyczajnie brzmi dużo lepiej. No i dobra, jeszcze przed meczem sobie zobaczmy tutaj wizualizację hitboxa. Jest to generalnie hitbox breakouta, tak więc już chyba drugi samochód z rzędu, co wychodzi z hitboxem breakouta, podobnie do Whiplasha. No i też podobnie do Whiplasha ten hitbox tutaj się nasuwa. Minimalnie wystaje z przodu, z tyłu, z góry, no ale to tak naprawdę ogólnie jest ok. Powiedzmy, że tutaj to wygląda dobrze. Dlatego lećmy już przetestować to auto w meczach. No i dobra, pewnie się spodziewacie, ale przypomnę, że na początku zagramy sobie casuale i polujemy tutaj na zagrania takie jak Musty Flick, jakiś ładny pinch oraz... co jeszcze? Double Reset, o. Ale to są takie trzy zagrania, bez których zrobienia raczej nie wyjdę z casuali. Okej, jest okazja na Double Reseta. Spróbujmy tutaj to strzelić. Jeszcze Musty Flick na koniec? Nie no, przesadziłem tutaj z mocą. Ogólnie nie jestem przyzwyczajony, tak jak już ostatnio mówiłem, do hitboxa breakouta, a ten samochód naprawdę ma potężne fliki. To mogliście tutaj już zobaczyć po tym Mustym przed chwilą. No i ogólnie ma na pewno dużo pozytywnych cech, ale finalnie mało kto wybiera auto z hitboxem breakouta, chyba że do jakiegoś airdrybla czy tam freestylu. Okej, kolejna okazja. Spróbujmy tutaj, z powrotem może double reset do Mustiego. Tym razem siedzi bramka. Double reseta bym sobie zaliczył, a na Mustiego myślę, że jeszcze jakiegoś innego polecimy. Spróbujmy może pincha. Czy on to obroni? Obroni to. Ale minusem niskich samochodów, przynajmniej jeżeli ktoś jest z nim przyzwyczajony, tak jak ja, jest to, że są one niskie, więc tak jakby wolniej trzeba skręcać z piłką, bo może się zdarzyć, że ono wam się po dachu po prostu przeczołga, prześlizgnie. I takie mniej drastyczne zakręty można robić z piłką właśnie. No ale z drugiej strony szybciej można ją podbić do góry. Więc wiadomo, każdy hitbox ma jakieś zalety i wady. Dobra, jak z respi boosta, spróbujmy ceiling pincha. Bang, do double tapa? Nie, nie strzelę. Dobra, dalej pinch nie jest zaliczany. Nie lubię latać z lewej ścianki, ale spróbujmy. To nie jest in. To znaczy, no dobra, jak gostek dobije, to będzie in, ale to nawet nie był pinch finalnie. Dobra, nie wiem czy zdążymy. Ale spróbujmy, no nic z tego nie zrobię. Jakiś pogo. Okej, nieważne. Dobra, chyba jestem pierwszy na ścianie. On nas tutaj raszuje. Ale spróbujmy, nie wiem, nic poza jakimiś resetami tutaj nie strzelę. Szkoda, że ten triple nie siadł. Okej, znowu jest fajny setup pod Ceiling Pinch, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie jestem ekspertem tych setupów, ale no, to chyba był dobry setup. Nie był to najmocniejszy Ceiling Pinch, ale 121 na godzinę w samo okienko. Jak na kogoś, kto nie umie strzelać Ceiling Pinch, to mogło być gorzej. Tak więc no jeszcze został nam właściwie tylko Musty Flick jakieś do wykonania, ale nie wiem jeszcze w jakiej formie go zrobimy. Okej, może nas kostek nie zdemuje, to wtedy polecimy na... Jak mi tam coś zasłoniło wszystko właściwie. Nie wiem co to było, jakaś belka, no nie, jakieś tutaj rusztowanie zasłoniło mi cały ekran. Nie wiem czy to też się wam tak rzuciło w oczy. Kto to tam postawił, standardowe pytanie. Dobra, polećmy sobie na slingshot do... tutaj stola do Musty Flicka na zakończenie, ale niestety ten Musty był fatalny. Ja, dobra, strzelmy mu bramy na 3-1, żeby się źle poczuł. To znaczy, nie wiem czemu to powiedziałem, ale wyszedł też przez to. A, na pewno będzie jakiś kolejny przeciwnik. No i jest i kolejny przeciwnik, może ten chociaż nie wyjdzie z meczu. Spróbujmy sobie polecieć na... Ej, jestem za daleko od bramki, więc tutaj żaden Musty mnie nie uratuje. Chyba, że miałbym unlimited boosta. Ale ten setup już może być lepszy. Spieszmy sobie piłkę na sufit. Tutaj... Musty Flick? Nie, no fatalnie to zrobiłem. No i okej, znowu mamy piłkę za Fricka.
Niestety przeciwnik bardzo szybko nas prejumpuje. Okej, może z tego strzelimy Musty Flicka. Proszę, nie obroń. Nie wiem, czy to był taki czysty Musty Flick, ale no powiedzmy, że był lepszy niż ten poprzedni. A więc w razie czego jeszcze będę próbował strzelić oczywiście jakiegoś lepszego, czy to w casualu tym, czy potem na rankedzie. Ale w razie czego już powiedzmy, że jest zaliczony. Teraz skupię się po prostu na strzeleniu jakiejś ładnej bramki. A jest i seta. Spróbujmy sobie polecić na kogoś. Nie no, na nic nie polecimy, bo on czeka, gotowy. Okej, spróbujmy sobie strzelić z tego double tapa. Strasznie. O, obronił to nawet. Okej, Coxier Pinch. Za wysoko. Chyba, że się odbije? Nie, w poprzeczkę. No dobra, zobaczmy może jak się na rankedzie spisze ten samochód. Właściwie pierwszy mój ranked 1v1 w tym sezonie. No i naszym rankedowym przeciwnikiem na dzisiaj jest Mozial. Może tutaj uda się jeszcze poprawić trochę Mastiego. O, w ogóle zapomniałem, że to jest ranked, tak przez chwilę i nastawienie miałem takie casualowe, że ziomek nic nie będzie potrafił zrobić. Ale jak widzimy, nie jest najwolniejszy na świecie. Dobra, mamy tu piłkę, on nie trafił w boosta. To było bezsensowne, ale chciałem tego Musty Flicka jeszcze nadrobić. Dobra, może skupmy się po prostu na bramkach. Jakoś tak nie mogę się przestawić z tego trybu freestylera na tryb tryharda. Dlatego strzelmy tutaj kolejnego Airseta. Niech będzie 2 do 1. O kurde. To nie chciałem takiego dotyku zrobić. On chyba też nie chciał zrobić takiego. Bo jeżeli nie zepsuję, to... Zepsułem? Nie, nie zepsułem, jest 3 do 2. Właśnie chciałem powiedzieć, że zostawił nam opena, ale już myślałem, że nie trafiłem. Dobra. Przebity i raczej już tego nie zepsuję. O, nie jedzie na kickoffa, ciekawe. I znowu sobie szybko go przebijemy. Mega fajne właśnie w tym takim hitboxie breakouta jest to, że te fliki można tak szybko robić i są takie fajne, wysokie. No generalnie hitbox breakouta jest mega dobry do robienia flików, zwłaszcza takich wysokich. Nie kop za mocno. Aj, niestety źle najechałem. A, zostawi nam setę, tutaj sobie mu podbijemy niewygodnie piłkę. I prawdopodobnie, jakbym to lepiej ogarnął, miałbym opena, a tak to niestety spróbuję zebrać jeszcze po prostu boosta. I spróbujmy przebić tą piłkę. Sporo czasu. Jakiś ceiling shot powinien tutaj dobrze zadziałać. Przebijmy sobie. Nie udało mi się trafić, ale mamy znowu ścianę za darmo. Jakiś ceiling shot powinien być pewną bramką. Chyba, że znowu to źle zrobię. Nie no, jakoś mi coś nie siedzi tym samochodem dzisiaj. On nas goni. Tutaj na szybkości, nam żeby było szybko zawrócić, ale właśnie przy takich nawrotkach dużo fajniejszy jest hitbox Octane'a. Jeszcze on to teraz obronił. Okej, mamy piłkę na dachu. Tym autem się dobrze robi fliki, więc to powinno być właśnie tak jak jest pewna bramka. Niestety muszę wykopać tą piłę, bo on już tutaj czuwał. Więc tak jakby ma okazję za friko, ale zarazem postanowił nam oddać piłkę za darmo. Chyba chciał nas jakoś zaskoczyć. Przyjmijmy sobie i może jakiś... A, nawet się wywalił. Chciałem zrobić air dribble bumpa, ale przeciwnik chyba spanikował i zrobił do backflipa. Tak jak tutaj możecie zauważyć. Prawdopodobnie się wywalił, dokładnie. A i dobra, udało się skontrolować i przeciwnik się poddał. Ej, mega dziwne, by było 6-6. No dobra, nie będę tego kwestionował. Ogólnie co do samego samochodu, to nie wiem, z jakiegoś powodu jakoś mega super mi się nim nie gra. Na pewno bardzo przyjemnie się nim robi fliki, no ale to tak jak każdym autem z hitboxem breakouta praktycznie. Ale to tak jak ostatnio testowałem tego Whiplasha, no to nie wiem, mam wrażenie, że Whiplashem grało mi się trochę przyjemniej. No i co, dzisiaj już chyba nie mam nic więcej do powiedzenia, dlatego zakończymy ten odcinek. Oczywiście przypominam o zostawieniu suba, lajka, napisanie komentarza. No i nie będę przedłużał. Miłego dnia, czy tam smacznego, jeżeli ktoś teraz coś je. Elo, elo.